Szczęść Boże wszystkim. Witam na kanale Bader Ulaski z Alaski. Na początku chciałem się przedstawić. Rzeczywiście jestem księdzem. Rzeczywiście mam na nazwisko Ulaski i rzeczywiście przebywam na Alasce. A mam na imię Michał. Przyjechałem tu na Alaskę 8 miesięcy temu, 15 grudnia, a pochodzę z diecezji radomskiej. Tak, tak, z tego Radomia, z którego wszyscy się śmieją, z chytrej baby i z tego, że mamy wciąż lotnisko zamknięte, ale uwaga, niedługo podobno mają już to lotnisko otworzyć, więc przestaniecie się śmiać i może ja kiedyś wracając do Radomia, do mojej diecezji na wakacje, czy całkowicie, może już bezpośrednio polecę i wyląduję w Radomiu, ale zobaczymy. Teraz chciałem powiedzieć, dlaczego powstaje ten kanał, bo przyszły mi takie właśnie myśli w sercu na modlitwie, aby powstał taki kanał Bader Ulaski z Alaski. To gdzieś rodziło się dłuższy czas, bo wiele osób, kiedy wyjechałem, odzywa się do mnie, co słychać, jakie zdjęcia wyślij, jak żyjesz. To jest oczywiście, słuchajcie, bardzo miłe, bo no, przebywam gdzieś około 7 tysięcy kilometrów od swojego domu, od swojej diecezji, od swojego kraju, więc jest to dość duży dystans i to jest miłe, jak wiele osób się odzywa, pamięta o mnie i też się pyta, jak tutaj się żyje. Później gdzieś to też na modlitwie się rodziło, że wiele osób się interesuje też Alaską, moim życiem tutaj, więc może gdzieś to te dwie sprawy połączyć, sprawę głoszenia Jezusa. Dlatego właśnie pytałem się Jezusa, czy chce, żebym założył ten kanał. I słuchajcie, to też jest niesamowite, bo Pan Jezus mówi do mnie, no, że może być właśnie założył taki kanał na YouTubie, ewangelizacyjno-misyjny. Ale mówię, Panie Jezu, naprawdę? A on do mnie mówi, Michał, ile my się znamy? Ja mówię, no troszkę się znamy, Jezu. I on do mnie mówi, a pamiętasz, jak się zapytałem Ciebie, czy chcesz zostać moim kapłanem? To mówię, no pamiętam, jak to było. A czy pamiętasz, jak zapytałem się Ciebie, czy chcesz wyjechać na misję na Alaskę? Ja mówię, no pamiętam. Więc teraz, Michał, się Ciebie pytam, czy chcesz założyć kanał, w którym będziesz głosił Bożą miłość w tak pięknym miejscu, jakim jest Alaska. Ja mówię, no Jezu, no dobra, coś tam może pomyślimy, ale przecież ja w ogóle się nie znam na nagrywaniu filmików, nie wiem, jak to się w ogóle wrzuca, nie miałem nigdy kanału na YouTubie, a Facebooka założyłem 5 lat temu, więc już jak każdy miał Facebooka, to dzisiaj na szarym końcu wchodziłem w te social media. Dlatego mówię, Panie Jezu, to chyba coś tutaj jest nie tak, a Pan Jezu do mnie, Michał, ile my się znamy? Ja mówię, no Jezu, no trochę się znamy. Pan Jezus mówi do mnie, Michał, pamiętasz, jakie miałeś oceny z języka angielskiego w podstawówce, w szkole średniej? Ja mówię, no pamiętam, nie było za dobrze. Ciągle jakieś poprawki z języka angielskiego, ciągle miałem kłopoty. I Pan Jezus dalej mówi, a pamiętasz, jak pierwszy raz musiałeś wyjść przed kleryków w seminarium i zaśpiewać psalm, a przecież Ty śpiewać nie umiesz. Ja mówię, no pamiętam. No widzisz, teraz głosisz Chrystusa, Bożą miłość po angielsku, radzisz sobie mniej więcej, jakoś tam z tym językiem, jakoś mniej więcej śpiewasz, bo widzisz, ja wybieram właśnie takich słabych ludzi, którzy po ludzku się nie nadają do tego wszystkiego, ale ja wykorzystuję te słabości, aby właśnie ta Boża miłość była głoszona wszędzie. Dlatego nie martw się, że jesteś amatorem w kręceniu filmików, bo ja potrzebuję takiego amatora. Dlatego powstaje taki kanał, słuchajcie, i to będzie 100% amatorki. Czekałem, słuchajcie, 10 dni na ładną pogodę, żeby było słońce i był mniejszy wiatr, bo nawet nie mam mikrofonu. I to będzie 100% amatorki, ale ufam, że ten kanał właśnie będzie służył do tego, aby ewangelizować, pokazywać, jak się głosi Chrystusa na Alasce i właśnie gdzieś to piękno Alaski i Bożą miłość połączyć w jedno. Wrzucam ten filmik 22 sierpnia, ponieważ
dzisiaj jest wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Królowej. I to święto jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ Pius XII zainicjował to wspomnienie do kalendarza liturgicznego, aby było obowiązkowe, aby powstało to wspomnienie, aby każdy, kto zawierzył się Maryi, odnawiał swoje zawierzenie właśnie w tym dniu. Dlatego też ta data też jest specjalna, że ten kanał powstaje, rusza 22 sierpnia, wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Królowej, ponieważ chcę, żeby Maryja prowadziła ten kanał. Prowadziła mnie, was, właśnie do Pana Boga. I mam nadzieję, że będzie się to jakoś realizowało. Zachęcam was do śledzenia tego kanału. Zobaczymy, w którą stronę to wszystko będzie szło. A nagrywam ten filmik nad Morzem Beringa, słuchajcie. Niesamowite miejsce. Ciągle wieje i niedługo to morze będzie zamarzało. Więc myślę, że też wam pokażę, jak to wszystko właśnie powstaje, zmienia się tu na Lasce, bo to jest niesamowite miejsce. I tutaj też jest Chrystus i tutaj właśnie głosimy Jego miłość. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym filmiku.